Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Pinker, jestem kuratorką wystawy Paderewski w Muzeum Narodowym i dzisiaj spotykamy się z zupełnie niezwykłej okazji na wykład specjalny. Jeden z wielu wykładów, które towarzyszą tej wystawie, ale jak mówię, ten jest wyjątkowy, ponieważ jest współorganizowany przez ambasadę amerykańską i pozwolę sobie przedstawić Państwu pana Dana Hastingsa, który przedstawi naszego dzisiejszego gościa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za tą możliwość być z Wami dzisiaj w Muzeum Narodowym. Mam na imię Daniel Hastings, jestem nowym kulturalnym attaché w ambasadzie amerykańskiej. Jestem w Polsce niedługo, tylko 7 miesięcy, z żoną i mamy troje dzieci. Bardzo lubimy Polskę i to jest kraj pełen historii, tradycji i kultury i to jest bardzo przyjemne dla nas być w państwa kraju. W tym tygodniu ja miałem bardzo dobrą okazję podróżować z profesorem Johnem Radislavskim. On jest przystojnym profesorem z stanu Alaska. On jest czwarte pokolenie Polako-Amerykaninem. I byliśmy w Katowicach, w Opolu i w Wrocławiu. I teraz mamy okazję być z Państwem dzisiaj w Warszawie. Profesor Radislavski ma bardzo dużo doświadczenia dotyczących naszej wspólnej historii między Polską i Ameryką. I myślę, że to będzie, i mamy nadzieję, że to będzie ciekawe dla Was wiedzieć, co i kto wyłączy nas, Polskę i Amerykę. Nie tylko liderzy, ale prości ludzie też. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to będzie ciekawe dla wszystkich. Dziękuję jeszcze raz. Thank you very much. Yeah. Thank you, Pani Curator. Dziękuję atasze kulturalnemu ambasady. Szanowni Państwo, tematem mojego dzisiejszego wystąpienia będzie Paderewski, Wilson oraz rola, jaką Stany Zjednoczone odegrały w odrodzeniu Polski. Jeśli Państwo nie mieli dotąd okazji zobaczyć wystawy w Muzeum Narodowym, bardzo serdecznie polecam i zachęcam do zapoznania się z tą wystawą. Myślę, że samemu Paderewskiemu by się ta wystawa podobała. Byłem wczoraj na otwarciu. Paderewski był wybitnym muzykiem, ale też miłośnikiem Polski. Uznawał siebie za przywódcę narodu polskiego i ja myślę, że z przyjemnością słuchałby przemówień, które wygłaszano wczoraj. Cieszyłby się, że pamięta się o nim, o jego nazwisku. Odrodzenie niepodległej Polski po 123 latach podporządkowania obcym mocarstwom było jednym z najbardziej nieoczekiwanych, a zarazem ważniejszych wydarzeń w historii nowożytnej. Odzyskanie niepodległości było przede wszystkim zasługą Polaków oraz ich przywódców. To ich wysiłki przyczyniły się do odbudowy i utrzymania państwowości niepodległej Polski. Chociaż II Rzeczpospolita była państwem niepozbawionym wad, to w ciągu 21-letniego istnienia udało się, mimo podziałów i nierówności społecznych i etnicznych, błędów politycznych oraz ubóstwa, wykształcić cnoty obywatelskie oraz kapitał duchowy, które pozwoliły społeczeństwu stawić niezłomny opór dwóm bezwzględnym mocarstwom totalitarnym. Było to ważnym wydarzeniem w dziejach Polski oczywiście, ale odrodzenie Rzeczpospolitej było ważnym wydarzeniem w kontekście historii powszechnej i europejskiej. Wyobraźmy sobie przez chwilę, co by było, gdyby, jak wyglądałby świat, gdyby Polska nie odzyskała niepodległości w 18 roku. A kto przeciwstawiłby się pochodowi bolszewików w roku 20, a kto w roku 1939 stawiłby opór totalitaryzmowi i nazistowskiemu, jak wyglądałby świat bez niepodległej Polski. A pamiętajmy, że jest to ważne zdarzenie nie tylko dla Polaków, dla Polski, ale jest to zdarzenie, które należy rozpatrywać w kontekście, szerszym kontekście globalnej historii. I chociaż odrodzenie Polski jest przede wszystkim zasługą samych Polaków, to nie miało miejsca w próżni. Koncepcja odbudowa prawdziwie niepodległej Polski nie miała zbyt wielu zwolenników na świecie początkowo, ale głosy, które się za tym opowiadały, były głosami istotnymi. Przede wszystkim były to Stany Zjednoczone. Spośród ówczesnych wielkich mocarstw to Ameryka odegrała najważniejszą rolę w odrodzeniu Polski. Są trzy ważne elementy, ważne składniki tej roli, którą Ameryka odegrała. Są trzy ważne aspekty działań, udziału Ameryki w odrodzeniu Polski. Znacie Państwo być może dwa z tych aspektów. Jeden z tych aspektów jest być może nieco mniej znany, a omówię wszystkie trzy te aspekty w swoim wystąpieniu. Rola, którą Ameryka odegrała, miała charakter ideologiczny, była właściwie triumfem idealizmu. Ameryka zawsze postrzegała siebie osobno, w odrębności, w odcięciu od reszty świata. Europejczycy i ludzie z innych krajów przybywali do Stanów, żeby zacząć życie na nowo, żeby Ameryka miała być czymś niezależnym od problemów Europy. Europa była kontynentem starym, zmęczonym. Ameryka dawała szansę na nowy początek. Jest też godna jedno z haseł, motto Ameryki, novus ordum secularum, nowy ład na wieki. W latach 90. XIX wieku, aż po początek I wojny światowej, ta idea była osłabiona. Ameryka coraz większym miała kłopoty z działaniem niezależnie od problemów świata, nowa technologia wojskowa, rozwój handlu oraz powstawanie imperiów kolonialnych w Azji i Afryce. Stany Zjednoczone poczuły się zagrożone. Początek I wojny światowej zakwestionował możliwość, że stanowił zagrożenie dla Ameryki, dla jej pozycji. Od 14 do 17 roku amerykański prezydent Woodrow Wilson, który surowo na mnie patrzy, tutaj ze slajdu, dokładał wszelkich starań, żeby nie wikłać Amerykę w wojnę, jednocześnie chroniąc amerykańskie interesy za granicą. Okazało się to jednak niemożliwe. Mimo głębokich różnic pomiędzy Ameryką a Europą istniały wciąż ważne, liczne więzy handlowe, osobiste oraz uczuciowe łączące Amerykę. Ameryka nie mogła odwrócić się tyłem do Europy i Europa potrzebowała Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza teraz, kiedy w miarę postępów wojny było coraz większe zapotrzebowanie na kapitał. W 16 roku Ameryka była wciągnięta w ten konflikt, ale Amerykanie, zwłaszcza prezydent Wilson, niechętnie opowiadali się po którejkolwiek ze stron tego konfliktu. Wilson chciał wykorzystać moc Ameryki, moc militarną oraz finansową jej, żeby doprowadzić do pokoju, który nie faworyzowałby którąkolwiek ze stron. Więc najlepiej znanym aspektem, Ameryka między innymi odegrała rolę poprzez samego Wilsona. Choć w tej chwili analizuje się ponownie, dochodzi do rewizji pozycji Wilsona w polityce wewnętrznej. Znana jest jednak i panuje konsensus co do jego pozycji w polityce międzynarodowej. Wilson był postępowym idealistą o postawie utopijnej nawet. Uważał, że racjonalni ludzie mogą rozwiązać większość problemów, jeżeli z dobrą wolą usiądą wokół stołu i Jest to dość elitarne podejście i właściwie jest to bardzo szczytna idea, ale w praktyce nie zawsze tak wygląda. Jest to podejście dość elitarne, ale i też nie dostrzega interesów poszczególnych narodów, interesów, które są często sprzeczne. Nie dopuszcza również roli dla masowych ruchów. Jednak Wilson postrzegał świat w kategoriach teoretycznych i moralnych, był profesorem wykładowcą historii, miał takie szerokie spojrzenie, perspektywę też dość teoretyczną. Jednak idealizm Wilsona nie był całkowicie odcięty od rzeczywistości, od konkretów, dostrzegał granice amerykańskiej potęgi, ale jednak należy wspomnieć o jeszcze raz przypomnieć, jak niezwykły był powrót Polski na mapę Europy. A kiedy rozpoczęła się wojna w 1914 roku, właściwie pamiętajmy też o trzecich zaborach, w trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku, które doprowadziły do rozbioru Polski, nadal panowały nad terytorium, dawnym terytorium Polski, Austria, Prusy oraz Rosja i Austro-Węgry. Więc jeżeli patrząc na wydarzenia roku 18, wydaje się oczywiste, że sprawy się potoczyły w tym kierunku, ale dla współczesnych nie było to takie oczywiste. Wiadomo, że z perspektywy czasu wszystko jest wiele jaśniejsze. Nawet w 1917 roku, kiedy Wilson zaczyna mówić o pokoju, zaczyna wspominać planować pokój i wspomina o odrodzeniu Polski, nadal istniały trzy imperia, trzy zaborcy. Rosja carska nadal istniała, Niemcy i Austro-Węgry. W 1918 roku, kiedy Wilson przedstawił 14 punktów, Niemcy zajmowały większość ziem dawnej Rzeczpospolitej i Niemcy szykowały się do nowego natarcia na froncie zachodnim. Wilson widzi sprawę polską nie w kontekście sytuacji wojskowej czy politycznej, dlatego że gdyby na to spojrzeć racjonalnie, właściwie większość względów przemawiałaby przeciwko powstaniu Polski. Wilson zatem kierował się wrodzonym idealizmem, i ten idealizm jest ważny, jeżeli chcemy zrozumieć rolę, jaką grały Stany Zjednoczone. Co ciekawe, idealizm jest towarem deficytowym podczas I wojny światowej. Wielu historyków amerykańskich oraz europejskich pisze, że I wojna światowa była czymś w rodzaju próby samobójczej. Rzeź podczas bitew, 4 lata bitew na polach takich jak Verdun, Passchendaele, czy Tannenberg, czy Grunwald nie umożliwiły wywalczenia zwycięstwa, ani też wypracowania pokoju. Stawiało to pod znakiem zapytania rację bytu polityki i kultury. Technologia, która niosła nadzieję potęgi, rozszerzenia możliwości człowieka, zdolności zaspokojenia potrzeb materialnych. Ta technologia pod koniec XIX wieku, na przełomie stuleci, rodziła optymizm. Wydawało się, że człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko. Jednak w 1914 roku ta technologia, ten postęp techniczny został obrócony przeciwko człowiekowi. Zamiast stworzyć, wymyślić nowe sposoby leczenia chorób, zaczęły powstawać czołgi, gazy bojowe, karabiny maszynowe. Mimo całej grozy wojny ideologiczne skutki były jeszcze gorsze. W wyniku tej wojny, ta wojna podważyła, zakwestionowała to, co sądzono o polityce, o kulturze i wprowadziła, otworzyła drzwi do ideologii takich jak marksizm, faszyzm czy nazizm. Manifest futurystyczny ogłoszony we Włoszech właściwie przypomina przypowiednię, ta mroczna wizja przyszłości ludzkości. I pierwsza wojna światowa zdawała się spełnieniem tej mrocznej wizji. I to w tym kontekście należy rozpatrywać rolę amerykańską. To tym dziwniejsze, tym bardziej niezwykłe, że prezydent głoszący te ideały nagle znajduje się w sytuacji, nagle w okolicznościach, które wydają się tak sprzeczne z tym idealizmem, i tym bardziej niezwykłe jest to, że aby zrealizować tę swoją wizję, zaczyna współpracować nie z politykiem, ale z muzykiem, z kimś, kto nie jest zawodowym politykiem, z sławą międzynarodową. Więc aby zrozumieć rolę Wilsona, należy też zrozumieć, jaką rolę odgrywał Ignacy Jan Paderewski. I to jest bardzo ważne, dlatego że aż do początku wojny Wilson nie wykazywał żadnego zainteresowania sprawą Polski. W Stanach, do Stanów przybywały setki tysięcy imigrantów z Polski. Wilson był, miał nastawienie elitarne. Większość imigrantów pracowało w fabrykach, w kopalniach. Wilson nie interesował się tymi ludźmi, a jego elektorat też właściwie nie miał wiele wspólnego z tymi Polakami przyjeżdżającymi do Stanów Zjednoczonych, więc nic nie wskazywało na to, że Wilson okaże jakieś zainteresowanie sprawą Polski, a więc teraz ale ważne jest, bardzo ważną rolę odegrał Paderewski. Paderewski wówczas był prawdopodobnie najlepiej znanym na świecie muzykiem. Charyzma, przystojność, jego bujna czupryna. Wystarczy przyjrzeć się portretowi, który jest tutaj na Wysławie. Miał właściwie aureolę złotych loków wokół głowy. Był bardzo utalentowanym wykonawcą, a ciągle w trasie grał wszędzie tak naprawdę, i on właściwie jako jeden z pierwszych wprowadził był solistą otoczonym, był jak gwiazdor rocka, ciągle otoczony wielbicielkami. Można go porównać, nie wiem, z Beatlesami. Wielbicielki, które często goniły za Paderewskim, usiłując zdobyć pukiel jego włosów. Wiemy z jego listów i pamiętników, że czasem musiał się ukrywać w pokoju hotelowym, barykadować przed wielbicielami. Był jednym z najlepiej znanych ówczesnych artystów, i jeżeli czy w internecie, czy w mediach społecznościowych nie znajdziemy wiele anegdot o osobach z przełomu wieków, z tamtej epoki. Media społecznościowe rzadko wspominają o osobach z jego pokolenia, jednak w mediach społecznościowych znajdziemy wiele anegdot o Paderewskim. I głównie te anegdoty są wymyślone, wyssane z palca, ale są właściwie dość interesujące i właściwie warto zastanowić się, dlaczego te anegdoty wciąż są w obiegu. Między innymi jest taka anegdota o matce, która ma chłopczyka, synka. Synek chce uczyć się gry na fortepianie, więc zabiera synka na recital Paderewskiego. Zasiadają w pierwszym rzędzie, czekają, aż rozpocznie się recital. Chłopiec gdzieś, matka traci chłopczyka z oczu i kurtyna się unosi, a chłopczyk siedzi za fortepianem i gra Twinkle Twinkle Little Star, czyli bardzo prosta melodyjka. Mistrz maestro wychodzi na scenę, nic nie mówi i staje za chłopczykiem, dodaje linię basu, po czym dogrywa kolejną linię melodyczną i mówi: graj dalej, graj dalej. Oczywiście jest to anegdota, która nie została jakby potwierdzona, jednak świadczy o życzliwości, jaką Paderewski wykazywał. A wszystkie te anegdoty o Paderewskim, mówię, w dużym stopniu wymyślone, w jakim stopniu dotyczą jego chęci wspierania utalentowanej młodzieży. Fundował nagrody dla młodych muzyków, zwłaszcza pianistów, które wręczał w Stanach Zjednoczonych, fundował w Stanach Zjednoczonych i w Europie, więc nawet po upływie 100 lat jego sława wciąż te anegdoty są w obiegu. Paderewski był wspierał dobroczynność, był hojnym darczyńcą. Na przykład pomnik grunwaldzki w Krakowie został częściowo ugrundowany przez Paderewskiego w 10 roku. Jednak większość Polaków w Ameryce to robotnicy czy górnicy byli dyskryminowani, a zwłaszcza w miejscu pracy. Paderewski miał zatem dość osobną pozycję. Miał dostęp, utrzymywał kontakty, obracał się w kręgach przemysłowców takich jak Rockefeller czy Carnegie, Andrew Carnegie. Znał Marka Twaina. Miał okazję poznać go przed jego śmiercią, więc obracał się w kręgach elit amerykańskich. Kiedy wojna wybuchła w 1914 roku na terenie Polski, zaczęły być prowadzone działania wojenne, a wtedy jest to rysunek opublikowany w Narodzie Polskim, pismo, które nadal ukazuje się w Stanach, jedna z najstarszych gazet polonijnych, w większości teraz jest, większość artykułów jest angielskojęzyczna teraz, ale takie rysunki przedstawiały sytuację w Polsce. Latem 14 roku wojska rosyjskie, austro-węgierskie i niemieckie walczyły na terenie Polski, przemieszczały się na terenie Polski, były bitwy straszne, jednocześnie ten przemarsz wojsk powodował zniszczenie kraju. Zgliszcza, uchodźcy, ludzie bez dachu nad głową. Pod koniec 14 roku sprawa polska stała się sprawą humanitarną w świadomości świata i tutaj wtedy to Paderewski w 14 roku zaczyna organizować pomoc dla Polski, żywność, leki, również dla Polski oraz dla Belgii, Serbii i innych krajów. W Stanach Zjednoczonych Polonia wykształciła instytucje religijne, towarzyskie, kulturalne i polityczne, które to instytucje wspólnie organizowały pomoc dla Polski, organizowały zbiórki i ten rysunek też był częścią tej inicjatywy. Towarzystwa dobroczynne amerykańskie w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach również zaczęły organizować pomoc. Od samego początku Paderewski chciał odegrać ważną rolę w organizacji tej pomocy, a nie był jedynym znanym Polakiem. Śpiewaczka operowa Marcela Kochańska-Sembrich, która śpiewała w Metropolitan Opera, a między innymi też zorganizowała swoich znajomych amerykańskich, którzy organizowali pomoc, ale Paderewski odgrywał bardzo ważną rolę. Udało mu się uświadomić społeczeństwu, informować o tym, jak wygląda sytuacja w Polsce. Jego kontakty z elitami też okazały się bardzo pomocne, więc pomoc dla cierpiącej Polski była modną sprawą i łączącą Amerykanów z różnych sfer społecznych, imigranci, górnicy, przemysłowcy i damy z wyższych sfer. A mimo tej całej dobrej woli i dobrych chęci okazało się że już w 16 roku, że to było skazane na porażkę, między innymi przede wszystkim z powodu sytuacji na froncie. Była blokada morska organizowana przez Brytyjczyków, nie można było, neutralne statki nie mogły przywozić, nie wpuszczając neutralnych statków, ale jednocześnie w Niemczech i w Austro-Węgrzech był niedobór żywności, czy biurokracja państwa zaczęła się rozpadać, były niedobory żywności, więc już zaczął panować głód na ulicach Wiednia, już ludzie głodowali, a Niemcy również cierpieli, była reglamentacja. Tak więc trzeba było zagwarantować. Brytyjczycy musieli zagwarantować możliwość przypuszczania czy przesyłania tych towarów, jednocześnie nie dopuszczając do tego, aby te towary wpadły w ręce Niemców. Oczywiście nie możemy sobie wyobrazić, żeby władze wiedeńskie pozwoliły na to, by Wiedeńczycy głodowali, a jednocześnie, aby ta pomoc mogła docierać do Polski. Tutaj zdjęcie Paderewskiego trzymającego lalki. Jest to takie dosyć szczególne zdjęcie, także zdjęcie Heleny Paderewskiej, która także odegrała bardzo znaczącą rolę, być może często pomijaną w podręcznikach. Jak pamiętamy, Polska wówczas nie miała niepodległości i wobec powyższego nie istniała agenda polska Czerwonego Krzyża. Ona w Czerwonym Krzyżu na rzecz Polski lobbowała i pracowała, jednocześnie także korzystając z pomocy mecenasów, bogatych mecenasów amerykańskich. Takie właśnie laleczki były tworzone, robione, produkowane przez Amerykanki polskiego pochodzenia. Laleczki, które nie były specjalnie drogie, ale dobrze się sprzedawały właśnie w celu zbierania pieniędzy na rzecz Polski. Taka laleczka ostatnio się pojawiła na jednych z aukcji internetowych. Wartość teraz w tym momencie jest około 200 kilkudziesięciu dolarów amerykańskich, jeżeli jest ona w dobrym stanie. Natomiast są to artefakty bardzo interesujące z punktu widzenia historycznego, czyli ten wysiłek, by działać na rzecz pomocy dla Polski, nie wyglądało to dobrze. Ta pomoc po prostu nie docierała, pomimo tego, że prowadzone były działania. Paderewski, pomimo wszystkich swoich atutów, niezwykłego talentu, niezwykłej miłości do Polski i hojności, to jednak jako celebryta był no, troszeczkę, czy nie lubił dzielić się tą uwagą, która go spotykała. To on chciał być tym kluczowym liderem, przywódcą, także jeżeli chodzi o pomoc dla Polski. Oprócz tego był kiepskim politykiem. To szczególnie się ujawnia, kiedy zaczął się angażować już w ramach niezależnej Polski po 1918 roku. Posługiwał się językiem, który był raczej pełen komunałów, taki bardzo romantyczny. Niespecjalnie interesowały go kwestie polityki jako takiej, szczególnie polityki, jakiejś agendy politycznej. Nie miał specjalnego planu, jeżeli chodzi o przyszłość Polski. Raczej widział Polskę jako pewną misję, wręcz romantyczną. Ale pomimo tego wszystkiego udawało mu się prowadzić działania na rzecz pomocy dla Polski. Tutaj faktycznie był przywódcą. Był w stanie także kontaktować się z przywódcami amerykańskiej Polonii, która miała cały szereg swoich organizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że faktycznie współpraca z Paderewskim nie zawsze była łatwa, chociaż był on naprawdę bardzo ważnym punktem łączącym z tak zwaną bogatą Ameryką i to było coś, co zachęcało do współpracy z nim. Teraz jeżeli chodzi o tę porażkę pomocy humanitarnej dla Polski, to jednocześnie ta porażka miała swoją jego drugą stronę medalu, ponieważ umożliwiła podejmowanie działań politycznych. Zwróciło to uwagę bardzo wielu znaczących polityków i Paderewski był w stanie niejako przekuć tę porażkę pomocy humanitarnej w pomoc polityczną. Spotkał się między innymi, czy poznał w tamtym czasie, w 1916 roku, niejakiego pułkownika House'a, bliskiego przyjaciela prezydenta Wilsona. House był nawet jego nieformalnym wysłannikiem. Wraz ze swoją żoną spotykali się z pułkownikiem House'em i jego małżonką i właśnie poprzez House'a, czy dzięki House'owi, Paderewskiemu udaje się spotkać, poznać Wilsona. Wilson z Paderewskim zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają się lubić i pozostają w kontakcie przez cały ten czas. Relacje Paderewskiego z Wilsonem i także z House'em oczywiście nie mogły się pojawić w lepszym czasie. Prezydent Wilson próbował zachować neutralną pozycję Stanów Zjednoczonych, ale coraz gorzej mu to wychodziło, szczególnie, że zaburzone były na przykład stosunki handlowe i w ogóle normalne, tak zwane normalne relacje z państwami na całym świecie. Pojawiła się w 1916 roku pewna pewne stanowisko, niejako spisane na brudno przez Wilsona, w którym Wilson pisze: stanowisko neutralnych narodów okazało się niemożliwe. Ich działania handlowe są zakłócone, tak jak przemysł, życiem obywateli są w ciągłym zagrożeniu. Wilson próbował zastanawiał się, w jaki sposób można doprowadzić do rozwiązania tej sytuacji, między innymi tak, aby uniknąć dalszych konfliktów. I w tym właśnie czasie spotyka się z Paderewskim. Wilson w Stanach Zjednoczonych był, czy amerykański prezydent Wilson był jednym wówczas z najważniejszych przywódców politycznych na świecie. Nie dlatego tylko, że Stany Zjednoczone były taką bardzo znaczącą siłą militarną, ale także dlatego, że Stany Zjednoczone potrzebują państwa będące w konflikcie militarnym potrzebują zasobów, potrzebują także kredytów bankowych. I tu może przyjść z pomocą Ameryka, także dla między innymi Francuzów i Brytyjczyków. Wilson jakkolwiek chciał iść tą drogą, to jednak był dosyć podejrzliwy wobec tak Brytyjczyków, jak i Francuzów. Niekoniecznie chciał od razu im tak pomagać. Wizja Wilsona szczególnie zasadzała się na rozstrzygnięciu terytorialnego i kulturowego konfliktu. On uważał, że za pomocą także cichej dyplomacji, ale także budowanie znaczących sił militarnych, to wszystko spowodowało rozchwianie się niejako Europy. I to była bardzo trudna, ale także i niebezpieczna faza w historii europejskiej, co bardzo niepokoiło Wilsona, który chciał wrócić do pewnego porządku bardziej osadzonego na zasadach. Czyli Wilson nie tylko na tej liście miał Polskę, ale także i Alzację, Lotaryngię czy Irlandię i tego typu kraje, które borykały się z konfliktami. Wilson uważał, że ten pokój powinien być także pokojem naukowym. Właśnie tego słowa użył. Interwencja Paderewskiego właśnie miała miejsce w tym czasie, kiedy Wilson zastanawiał się, w jaki sposób wypracować ów pokój sprawiedliwy i naukowy. Jakkolwiek Alzacja i Lotaryngia była pewnym symbolem problemów w Europie Zachodniej, to Polska była takim symbolem w Europie Wschodniej. Interwencja wobec Polski miałaby natomiast mieć większe znaczenie niż tylko pewne niewielkie ruchy jak pionka na szachownicy. Kwestia Polski zresztą była kwestią nie tylko polityczną, ale także i moralną. I to bardzo ładnie współgrało z myśleniem Paderewskiego. Paderewski, tak jak mówię, był słabym polityki, nie miał wizji politycznej, nie wyobrażał sobie, jak powinien wyglądać na przykład przyszły rząd przyszłej Polski. Natomiast Wilsona tego to akurat nie interesowało. Wilsona interesowała właśnie ta moralna i romantyczna wizja, do której przyczepiony był czy przyzwyczajony był Paderewski. Polska stała się dla Wilsona właśnie tym przykładem tego, co poszło nie tak. Normalnie nieumiejętność Paderewskiego rozmowy na temat, jak sobie wyobrażał przyszłość, byłoby to na pewno dla niego bardzo niekorzystne, w przeciwieństwie na przykład do tego, co ogłosił wówczas Piłsudski czy Dmowski, jak oni sobie wyobrażali Polskę w przyszłości. To ich interesowało, ale Paderewskiego nie. I Wilsona zresztą też. W 1916 roku Dmowski się spotyka z Wilsonem i Dmowski wówczas przedstawia prezydentowi bardzo taki szczegółowy plan, jak sobie wyobraża tą Polskę w przyszłości. Wilson bardzo grzecznie mówi: dziękuję, ale specjalnie mnie to nie interesuje, właściwie ignoruje wszystkie słowa Dmowskiego. I to jest naprawdę niezwykle znaczące, aby się zastanowić nad tym, czego de facto Paderewski nie zrobił. Czyli mówię znowu właśnie o tej romantycznej wizji, którą był jedynie w stanie zaoferować Wilsonowi, co akurat temu drugiemu było jak najbardziej na rękę. I przez to właśnie Polska staje się podstawowym symbolem wszystkiego tego, co poszło nie tak w Europie. W 1917 roku, w styczniu tego roku, a to jest rok przed tymi 14 punktami Wilson wygłasza przemówienie na temat pokoju w Senacie amerykańskim i to przemówienie chyba nawet jest ważniejsze niż tych 14 punktów, dlatego że w tym przemówieniu zawiera się wizja Wilsona odnośnie tego, jak on sobie wyobraża przyszłość. Bardzo ważne jest także, aby pamiętać, że w 1917 roku Stany jeszcze nie były w stanie wojny. Wilson zresztą nie był przekonany, że powinien walczyć przeciwko Niemcom. Cały czas niejako miał nadzieję, że Stany Zjednoczone pozostaną poza konfliktem. I w tym swoim przemówieniu Wilson mówi, co następuje. Pokój nie jest tu możliwy i jeżeli nie przyjmie się do wiadomości, że rządy otrzymują swoją władzę od tych i ze zgodą tych, którymi rządzą. To jest zresztą takie bardzo amerykańskie, nie wiem, czy akurat Państwo być może kojarzą to chociażby z Deklaracją Niepodległości Stanów Zjednoczonych. I czytamy dalej, że nie ma takiego prawa, by traktować ludzi, jakby byli czyjąś własnością. Dla mnie to jest oczywiste, jeżeli mogę tutaj się posłużyć konkretnym przykładem, że mężowie stanu powinni zgodzić się, że powinna istnieć zjednoczona, niezależna i autonomiczna Polska i że wobec tego gwarancja bezpieczeństwa życia, religii, przemysłowego i społecznego rozwoju dla wszystkich w tym kraju powinna istnieć. Jest to, znaczy Polska tutaj jest pokazywana jako jedyny kraj, znaczy tylko do Polski się odwołuje w tym przemówieniu i to jest bardzo znaczące. Polska właśnie jest tutaj tym takim podstawowym przykładem tego wszystkiego, co poszło nie tak. To Wilson właśnie pokazuje, co na przykładzie Polski chce zrobić w przyszłości. No i potem się pojawiają 14 słynnych punktów i słynny punkt 13 o Polsce z dostępem do morza. Natomiast to jest jak gdyby powielenie idei, która już się pojawiła rok wcześniej. Czyli widzimy, że tutaj tamta interwencja Paderewskiego była niezwykle ważna. To, co było w Paderewskim przy okazji Paderewskiego najważniejsze, to jego charyzma, jego właśnie ten status celebryty. I fakt, że był właśnie takim romantycznym wizjonerem, który nie miał specjalnie planów co do przyszłości, de facto zagrało na plus dla samego Paderewskiego oraz rozwoju wypadków. Gdyby Paderewski z Wilsonem się wówczas nie spotkali, gdyby Wilson faktycznie nie przyjął Paderewskiego jako tego romantycznego wizjonera, prawdopodobnie ten rozwój wypadków wyglądałby zupełnie inaczej. Pamiętamy, że Wilson zdał sobie sprawę, pomimo iż był idealistą, i a propos jest to taki plakat, który jest autorstwa Władysława Bendy, bardzo słynnego grafika polsko-amerykańskiego. Zresztą chyba też się znajduje jeden z tych plakatów na wystawie na górze. Wilson wówczas tak naprawdę nie interesował się specjalnie, jeżeli chodzi o kształtowanie przyszłości Polski. On zresztą nawet zleci takie studium dotyczące Polski i innych państw Europy Wschodniej, natomiast generalnie rzecz biorąc nawet wyniki tego badania specjalnie go nie interesowały. No oczywiście Polska powinna mieć pewne granice etniczne, kulturowe, dostęp do morza. Tutaj też nic się nie mówi o takich kwestiach jak problematyczne miejsca jak Śląsk czy Gdańsk. I tutaj mówi się także, że oczywiście Polska ma po prostu się pojawić, no i się pojawi. Natomiast interwencja Wilsona, jeżeli chodzi o kwestię polską, odzwierciedla pewnego rodzaju idealizm amerykański i jego własny zresztą idealizm także. kwestia dotycząca stałego i trwałego pokoju w Europie i roli Stanów Zjednoczonych w tym wszystkim. I na pewno to spotkanie z Wilsonem, Paderewskiego z Wilsonem, jednocześnie niejako ukształtuje pewnego rodzaju nastrój polsko-amerykańskich relacji. Amerykanie, bowiem, zawsze pozostaną troszeczkę w cieniu. Wraz z prezydentem Hooverem Wilson stworzył niejako taki zestaw dobrych praktyk wobec relacji, czy w relacjach z Stanami Zjednoczonymi. Ponadto do 1918 roku pamiętajmy, że Polska właściwie jest kompletnie zniszczona, armie maszerują z lewa na prawo, z prawa na lewo, tysiące osób pozbawionych domów, kompletnie zniszczone rolnictwo, brak żywności i jakakolwiek żywność była produkowana, była od razu anektowana, zabierana przez żołnierzy austro-węgierskich i tak cały przemysł tak naprawdę także padł. Jeżeli chodzi o braki materialne, jeżeli chodzi o straty materialne, mówimy tutaj o kilku miliardach dolarów. Była bardzo zła sytuacja epidemiologiczna, choroby, które dziesiątkowały populację polską. I tysiące osób umierało na różne choroby, tyfusa i tego rodzaju. Przypominało to właściwie sytuację w Syrii czy w innych strefach konfliktu obecnie. Polsce ponadto grożą sąsiedzi, agresywna władza bolszewicka, która przejęła władzę w Rosji po wojnie domowej. Zatem stworzenie w niepodległej Polski było tylko pierwszym krokiem, a Polacy musieli odbudować kraj i uchronić się przed inwazją z zewnątrz. Było to możliwe częściowo dzięki działaniom pomocowym prowadzonym przez Herberta Hoovera, który prowadził amerykańską administrację pomocową. Herbert Hoover był inżynierem z wykształcenia, był kwakrem, a w 1928 został prezydentem, był efektywnym, sprawnym organizatorem. I dzięki temu był zorientowany na wyniki, na sukces. Plan Hoovera, między innymi doprowadził do powstania tamy imienia Hoovera, był też inżynierem lądowym. Amerykańska pomoc trafiała do wielu krajów europejskich, a jednak do Polski docierało najwięcej pomocy, a była to największa akcja humanitarna aż do II wojny światowej, nieporównywalna z niczym. I to dzięki Hooverowi tony żywności trafiły do Polski i były rozdzielone w sposób sprawny i sprawiedliwy. Udało się rozwiązać problemy logistyczne, podjąć współpracę z gminami religijnymi, wyznaniowymi, wszystkimi środowiskami. Hooverowi ufali wszyscy, w 2020 roku Stany Zjednoczone 2 miliony posiłków dziennie wydają. Do tego jeszcze ubranie, odzież, lekarstwo i to wszystko trafia do Polski. Hoover jest również ważny, dlatego że kampania pomocowa miała dobiec końca w 19 roku. Ale Hoover dostrzegł w Polsce konieczność udzielania tej pomocy dłużej. W 19 roku Hoover odwiedza Warszawę, widzi dzieci w łachmanach, bose, wysyła telegramy do kraju i w ciągu kilku dni do kraju trafia 700 000 jesionek czy butów, par butów jesienią i to udało się to rozdzielić przed nastaniem zimy. Hoover również organizuje pomoc medyczną, lekarstwa i dlatego ta akcja pomocowa trwała Do 1922 roku amerykańska pomoc również trafia do uchodźców wygnanych z domów przez wojnę polsko-bolszewicką i w wyniku innych konfliktów. To dzięki Hooverowi oraz American Relief Administration udało się ocalić życie milionów Polaków, uchronić ich przed śmiercią głodową. A inne aspekty, o których należałoby wspomnieć, pomoc amerykańska przyjmowała różne postaci, zresztą w Warszawie jest chociażby skwer Hoovera, a jest też pomnik miejsca upamiętniające Paderewskiego i Wilsona, nawet Edward M. House, pułkownik House, ma poświęcony sobie pomnik na Pradze. Jest jednak coś, o czym nie pamięta się w Polsce i w Stanach, nie pamięta się mianowicie o roli, jaką odgrywała amerykańska Polonia w tej akcji pomocowej. A w 14 roku Polonia liczyła sobie ponad 2 miliony osób. To Polacy, którzy wyjeżdżali do Stanów od lat 50. XIX wieku, aż mieszkali w okolicy wielkich jezior na środkowym zachodzie i na wschodnim brzegu. Byli to robotnicy, górnicy, również rolnicy. Dość ubodzy jak na Amerykę, ale mający się znacznie lepiej niż w Polsce. Udało się mi zbudować szkoły, kościoły, inne organizacje, a Polonia zaangażowała się w sprawę polską po Kulturkampfie Bismarcka, czyli kampanii germanizacyjnej, również skierowanej przeciwko katolikom i również podczas rewolucji 5 roku i pruskie, czy też wielkopolskie strajki szkolne. W 1907 roku już amerykańskie organizacje polonijne wysyłały delegacje na międzynarodowe konferencje, na Międzynarodową Konferencję Kobiecą również chociażby, przypominając o sprawie polskiej. Zaczęto też przeprowadzać zbiórki na Polskę. Kiedy zaczęła się wojna, był Komitet Obrony Narodowej, socjalistyczny, polonijny i też znacznie większa Polska Rada Narodowa, katolicka, która współpracowała z Paderewskim, ta druga. W październiku 14 roku Polska Rada Narodowa połączyła siły z Polish National Relief Committee, aby stworzyć wspólną organizację. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny organizacje polonijne w Stanach już zbierały pieniądze na kraj, a wiosną 14 roku w Galicji były klęski żywiołowe, Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie w Ameryce zebrało 12 tysięcy dolarów na pomoc ofiarom powodzi powiedzianom. 12 tysięcy dolarów to wówczas była znaczna suma. Od początku wojny do 22 roku amerykańska Polonia zebrała 15 milionów dolarów. Czyli właściwie jak na dzisiejsze kwoty byłoby to 600 milionów dolarów, czyli 2 miliardy złotych. Znaczna, duża kwota. To zdjęcie z 17 roku. Jedna z tych dziewczynek jest jedną z tych dziewczynek pokazanych na zdjęciu. Miałem okazję rozmawiać później, kiedy oczywiście była. Więc były tego rodzaju parady, dzieci w strojach ludowych, tego rodzaju zbiórki siostry Roszakówny, które w Minneapolis zbierały, kwestowały na Polskę. Więc to 15 milionów dolarów, 5 milionów z Polskiego Funduszu Narodowego, 1,5 miliona na wojsko i 3 miliony na odzież i żywność, a Polonia również kupowała obligacje rządowe polskie. Jednocześnie 30 milionów przekazała swoim krewnym i bliskim w ojczyźnie, bezpośrednie przekazy pieniężne. po końcu wojny i kiedy Polska musiała stawić czoło zewnętrznym wrogom, dochodziło do bezprecedensowej mobilizacji. Były też zbiórki w różnych parafiach, w miejscach takich jak Texas czy Minnesota. Były też większe społeczności w Chicago czy w Nowym Jorku, a parafie organizowały beneficje. Uczniowie również zbierali centy czy pięciocentówki na Polskę, a Polonia zresztą w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych szczyciła się tego rodzaju działalnością i też historie czy też dzieje parafii często wspominają, wzmiankują o tych epizodach. A parafia świętego Wojciecha we wschodnim St. Louis zebrała 20 tysięcy dolarów na pomoc Polsce w latach 17–21. I co ciekawe, ponadto oprócz wspierania, pomagania Polsce, Polonia też kupiła 90 milionów obligacji amerykańskich, obligacje rządowe w wartości 90 milionów dolarów. Na te pieniądze, jeszcze raz, nie były to pieniądze ludzi zamożnych, przypomnijmy, Polacy byli robotnikami, górnikami, właściwie znajdowali się nie były to wyższe klasy, a często same, może nie tyle niedożywione, co same miały problemy finansowe i jednocześnie dawały pieniądze. Ponadto 12 tysięcy przedstawicieli Polonii zgłosiło się do Wojska Polskiego. To jest plakat rekrutacyjny autorstwa Władysława Bendy. 20 tysięcy przedstawicieli Polonii służyło w Wojsku Polskich, a niektórzy zgłaszali się do wojska, mimo że byli na to zbyt starzy. Tak zwana Błękitna Armia, która walczyła najpierw we Francji, przeszkolenie wojskowe w Kanadzie i służyła u boku francuskiej armii, jednak w barwach polskich. Walczyli podczas wojny polsko-bolszewickiej i konfliktu polsko-ukraińskiego. Przedstawiciele Polonii bardzo odznaczyli się pod Radzyminem i przeciwko pierwszej konarmii. Ci żołnierze zostali werbowani w specjalnych punktach rekrutacyjnych i następnie wysyłani na szkolenie wojskowe do Kanady. Władysław Benda był autorem większości tych plakatów rekrutacyjnych. Amerykańska Polonia nie była jedyną, która wspierała sprawę niepodległości kraju. Jak być może wiadomo o kościuszkowcach, którzy składali się którzy wstąpili do polskiego lotnictwa. Marian Cooper, zresztą jeśli Państwo widzieli film King Kong, a w 1933 roku film powstał i o Cooperze właściwie powinno, jego życiorys nadaje się na film, miał bowiem wiele przygód i lotnicy, kościuszkowcy właśnie budzili strach u bolszewikach i władza radziecka ogłosiła, wyznaczyła nagrodę wartości 500 000 rubli. Udało się, zestrzelono go, trafił do bolszewickiej niewoli, jako jeden z dwóch Amerykanów otrzymał Virtuti Militari, zasłużył się podczas wojny bolszewickiej. I to nie tylko młodzi mężczyźni wstępowali do wojska, również młode kobiety robiły swoje. Pokazywałem Państwu zdjęcie Haliny Paderewskiej, Polski Biały Krzyż. W większości były to przedstawicielki Polonii i kolejna organizacja, być może jeszcze mniej znana, czyli Szare Samarytanki, były to przedstawicielki Polonii, które były pielęgniarkami, uczyły się na pielęgniarki w Stanach i następnie w Polsce działały w ramach tej kampanii prowadzonej przez Louisa Hoovera i to one odpowiadały za rozdzielanie pomocy Polakom, a prowadziły jadłodajnie w Warszawie, w Kaliszu, Łodzi, Pińsku, w Wilnie i Lwowie. Poza tym kółka szwaczek, tak aby szyć odzież dla żołnierzy oraz dla bezdomnych, i to te Samarytanki dbały o to, żeby nie rozgrabiono tej pomocy, a żeby nie padło w ręce skorumpowanych urzędników. Między innymi jedna z szarych Samarytanek napisała list do rodziny w Kielcach, a nazywają nas amerykańskimi strażniczkami, bo zawsze jesteśmy czujne, zawsze pilnujemy. I Hoover bardzo docenił rolę tych młodych kobiet, mało kto już pamięta o tym ważnym wkładzie szarych Samarytanek. A jeden amerykański urzędnik pisze, że szare Samarytanki o 50% zwiększyły efektywność tej akcji. Gdyby dziewczęta nie prowadziły tej akcji, ta akcja byłaby mniej skuteczna. Sam Hoover wyrażał wdzięczność i wdzięczność za niezwykłe usługi, za niezwykłą służbę szarych Samarytanek. Mimo trudności wykazały odwagę, i co świadczy o cnotach amerykańskich kobiet, a w miarę kiedy pod koniec tego programu pomocy w 22 szare Samarytanki, niektóre pozostały w Polsce, szkoliły polskie kobiety, szkoliły swoje następczynie, które następnie stawały się pielęgniarkami i pracownicami socjalnymi, więc amerykański wkład w odbudowę Polski jest pod wieloma względami wyjątkowy. Przede wszystkim zrealizowano to bez żadnego tak naprawdę celu czy motywu politycznego czy dyplomatycznego. A Francuzi z kolei wspierali Polskę, kierując się francuskim interesem narodowym, a Francuzom zależało na ograniczeniu potęgi niemieckiej i zależało też na stworzeniu strefy buchorowej, na obchronie przed bolszewikami. Ameryka z kolei nie miała aż takiego bezpośredniego interesu w tym. Więc był to jedynie pośrednia korzyść, którą Ameryka z tego czerpała. A właściwie była to próba w duchu idealizmu, w duchu samostanowienia. A samostanowienie tak naprawdę nie było wówczas elementem, nie było częścią prawa międzynarodowego, a przed Wilsonem było to pojęcie, które nie istniało w prawie międzynarodowym. Kierowano się jednak nie tylko ideałami dyplomatycznymi, ale pomoc humanitarna była ważnym czynnikiem. Nie było to działanie dyplomatyczne czy polityczne, miało charakter humanitarny i ponadto było to realizowane nie na styku dwóch rządów, ale najważniejsze i najciekawsze być może jest to, że to były kontakty, że to było realizowane na poziomie indywidualnym, a młodzi, którzy zgłaszali się do wojska czy jako pielęgniarki, po części byli urodzeni w Stanach, albo też wyjechali z Polski w bardzo młodym wieku, dobrowolnie wracali w strefę działań wojennych, gdzie grożyło im niebezpieczeństwo, żeby pomóc nieznajomym na drugiej. Właściwie i ta bezpośredniość, ten aspekt osobisty, jednostkowy jest bardzo ważny, a pamiętajmy, że Stany leżą daleko od Polski geograficznie, fizycznie, ale duchowo są sobie bardzo bliskie i to przyczyniło się do stworzenia trwałych relacji pomiędzy naszymi krajami. Bardzo dziękuję.